Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj sprawdzimy sobie mój poziom inteligencji ze strony quizowa.pl. Link Wam dam w opisie tego materiału. Tutaj są różne testy na inteligencję. Wejdziemy sobie w top 20. Ten pierwszy na próbę robiłem, test na inteligencję. Jakie tam IQ wychodzi. Na 20 pytań 14 poprawnych miałem odpowiedzi. Średnio byłem zadowolony z tego. Niby był to wynik powyżej średniej, ale no ja nie byłem zadowolony, więc zrobimy sobie drugi ten test w kolejności. Jest to test z wiedzy ogólnej. Jeśli odpowiesz na te 15 pozornie prostych pytań, jesteś geniuszem. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc klikamy sobie tutaj. Sprawdź, czy poradzisz sobie z wyzwaniem, a może prostota pytań zwiedzie cię na manowce. Czyli no to takie... Zobaczymy, jakie będą to pytania. Czyli niby proste, mogą być trudne. Dobra, lecimy. Rozpocznij quiz. Wczytuję się. I zaczynamy. Jakiego koloru jest czarna skrzynka? Niebieskiego, zielonego, czarnego czy pomarańczowego? No i tutaj... Można to według mnie w dwojaki sposób rozumować, ale skoro jest pokazane skrzydło samolotu, więc wydaje mi się, że to chodzi o czarną skrzynkę w samolocie. Wiem, że ona na pewno nie ma koloru czarnego. Mamy jeszcze opcję niebieskiego, zielonego czy pomarańczowego. Czarnego to by było za łatwe. Ale to jest odnośnie pytanie odnośnie tej skrzynki. Tak mi się wydaje, że czarnej skrzynki w samolocie. Zaznaczmy zielonego. O, od razu pokazuję odpowiedź. Pomarańczowego. No to na przyszłość już będę wiedział. No takie nie za łatwe pytanie. To miałem 33% szans na zgadnięcie. Pytanie drugie. Angielski idiom the hair of the dog oznacza klina na kaca, nieistotny szczegół drobiazg, katalizator zdarzeń, kolor psiej sierści. No na pewno ta ostatnia odpowiedź na 100% nie. Znając Anglików, ja bym zaznaczył odpowiedź pierwszą, ale tutaj też muszę się przyznać, że to będzie strzał. Nie mam pojęcia, w Anglii nie mieszkałem i nie kojarzę tego idiomu, ale zaznaczymy pierwszą odpowiedź. Klina na kaca. No tutaj dedukcja moja, że Anglicy lubią pić, więc mogło to tak być, ale niekoniecznie musiało. Kolejne pytanie. Jak długo trwała wojna stuletnia? 100 lat, 105 lat, 116 lat czy 97 lat? No ja kiedyś z historii byłem dobry, więc tutaj zaznaczam od razu odpowiedź 116 lat. Jest to odpowiedź prawidłowa. To pytanie też w wielu różnych programach co jakiś czas się pojawia i dużo osób się na tym wykłada. No tutaj akurat byłem pewny, że to jest 116 lat. Kolejne pytanie. Jak miał na imię król Jerzy VI Windsor? Edward, Jerzy, Albert czy Filip? No i patrząc na poprzednie pytania, to tutaj od razu wykreślałbym Jerzego i nie mam pojęcia, jak miał na imię Edward, Albert czy Filip. Zaznaczymy odpowiedź Albert. O, i się udało. Więc póki co mam farta i jedna, ta pierwsza odpowiedź przy strzelaniu nie okazała się trafna. Kolejne pytanie z misiem koalą. Jakie miasto jest stolicą Australii? Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide. No tutaj akurat... Wydaje się tak na logikę, dużo osób zaznaczyło czy Sydney, czy Melbourne, ale akurat z geografii byłem całkiem niezły i zaznaczam tutaj Canberra. No i oczywiście jest to prawidłowa odpowiedź, ale muszę powiedzieć, że pytania są naprawdę bardzo trudne, póki co dopisuje mi szczęście. U dwóch rąk jest 10 palców.
Ile palców jest u 10 rąk? U 2 jest 10. 3, 4, 5, czyli 50. No takie... Może być zmyła, że ktoś to pomnoży 10 razy 10 i 100, ale musiałem sobie na palcach policzyć, będzie to 50. No to było chyba najłatwiejsze póki co pytanie, moim zdaniem. Jak miał na imię Bolesław Prus? Aleksander, Bolesław, Jan czy Stefan? Bolesław Prus, miałam klasę w liceum humanistyczną, o profilu humanistycznym. I Bolesław Prus to był Aleksander Głowacki, więc zaznaczam odpowiedź numer 1. Jest to dobra odpowiedź. No póki co mi całkiem nieźle idzie, ale nie zapeszajmy. Nazwa tych wysp, w starożytności znanych jako Wyspy Szczęśliwe, pochodzi od słowa pies. Wyspy Samoa, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Trobrianda, Wyspy Gambiera. A w ogóle te dwie na dole wyspy, to nie mam pojęcia nawet, gdzie one leżą. Jak dobrze kojarzę, Samoa to jest gdzieś tam w okolicach Australii. Na Wyspach Kanaryjskich byłem i z tego, co kojarzę, była jakaś tam właśnie mowa o tym psie. Coś mi tak świta, więc zaznaczę to. Te dwie po prostu nawet nie mam pojęcia, gdzie te wyspy nawet leżą. Wyspy Kanaryjskie, jest to dobra odpowiedź, ale to tylko dlatego wiem, że po prostu na Wyspach Kanaryjskich byłem i coś mi gdzieś tam w głowie świtało. Wedle Dantego w 9 kręgu piekła pokutują dusze. Złodziei, samobójców, zdrajców czy heretyków? Piekło Dantego jest mi znane, ale no było to bardzo dawno. Nie mam pojęcia, który to może być. Jakie dusze mogą w 9 piekle pokutować? Złodziei, samobójców, zdrajców. O, coś mi tutaj wyskoczyło. Może przez chwilę czarny obraz był. Złodziei, samobójców, zdrajców czy heretyków? Nie mam pojęcia, zaznaczę opcję samobójców. Czyli zdrajców. Dziewiąty krąg piekła Dantego to są dusze zdrajców. No na przyszłość będę już wiedział. Matematyka to nie jest moja mocna strona. Jaki będzie wynik działania 2 plus 2 razy 2? 6, 4, 8 czy 12? Jak dobrze pamiętam, najpierw wykonujemy mnożenie, czyli 2 razy 2 to jest 4 i dodajemy 2, czyli jest 6. No jest to dobra odpowiedź. Na szczęście to nie było jakieś trudne matematyczne zadanie. John T. Scopes, jakkolwiek się to czyta, stanął przed sądem oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami. Stąd popularna nazwa Małpi Proces. Tu mamy tylko dwie odpowiedzi, czyli 50%. Nie mam pojęcia, jaka będzie odpowiedź. Fałsz czy prawda? Małpi proces. Znęcał się nad zwierzętami. Ja bym powiedział, że fałsz. Mi się kojarzy, małpi proces to jest taki, gdzie po prostu z wymiaru sprawiedliwości robi się jaja. Ja bym tak powiedział. Coś takiego, więc tutaj zaznaczymy fałsz. No i udało się. Jest to prawidłowa odpowiedź. Najmniejszą kością w ciele ludzkim jest kowadełko, strzemiączko, kość nosowa, kość klinowa. Oho, tu już bardziej biologia się kłania. Szczerze, nie mam pojęcia. Kowadełko, strzemiączko, kość nosowa, no to jest tutaj. Kowadełko, klinowa, strzemiączko. Strzemiączko to na głowie, nie? Ja bym powiedział, że strzemiączko. Tak mi się coś kojarzy to, ale właśnie, które jest najmniejsze? Nie wiem, ja zaznaczę strzemiączko. O! No to tutaj szczęście mi dopisało. Kolejna odpowiedź
gdzie kolejne pytanie, gdzie mamy tylko dwie odpowiedzi. Ser cheddar jest produkowany wyłącznie w brytyjskim cheddar w Somerset. Fałsz czy prawda? Fałsz czy prawda? Wydaje mi się, że nie. Że to by było dziwne, żeby to było, ten ser był produkowany tylko i wyłącznie w jednym mieście. Chociaż na pewno są takie produkty, które są do jednego miasta tylko ograniczone, no ale ten ser cheddar jest dosyć znany, więc wydaje mi się, że nie jest to możliwe, żeby był tylko produkowany w jednym mieście, więc zaznaczymy fałsz. Brytyjski rozmiar 14 to odpowiednik europejskiego 42, 37, 40, 46. No, szczerze, w ogóle jakoś dużo pytań z Anglią związanych. Akurat na Wyspach nie mieszkam, nie mam pojęcia. Tutaj, czy ewentualnie jest podpowiedź na tym obrazku. 14. Są zbliżone te wszystkie odpowiedzi. No tutaj strzelam, mam 25% szans. Nie będę za bardzo główkował, bo nie mam żadnego tropu. Gdybym wiedział w przybliżeniu, ile to jest, no to mógłbym coś tutaj główkować. Zaznaczę 37. O, zła odpowiedź. No tutaj prawidłową odpowiedzią było 42. I ostatnie pytanie. W jakim miesiącu Rosjanie obchodzą rocznicę rewolucji październikowej? Lutym, grudniu, listopadzie czy październiku? W październiku na pewno nie. Z tego co kojarzę, jest to listopad, bo to jakoś na jesieni u nich wypada. To oczywiście bardzo duże parady wojskowe wtedy są. Więc zaznaczę w listopadzie, tak mi się wydaje. Jest to dobra odpowiedź. Mam nadzieję, że jak dam zakończ quiz, to pokaże mi ten wynik. Jaki mi wyszedł? No nieźle. Twój wynik to 12 na 15. Zasługujesz na serdeczne gratulacje i słowa podziwu. Nawet jeśli nie udało Ci się osiągnąć maksymalnego rezultatu. I tak dowiadłeś, że masz wiedzę, z której możesz być dumny. No ja jestem zadowolony. Dużo lepiej mi ten wynik, ten test poszedł jak ten test na IQ. Jestem zadowolony. No dużo pytań było trudnych. Musiałem strzelać, ale też miałem trochę szczęścia, na kilka pytań znałem odpowiedzi, byłem pewny tych odpowiedzi, więc ja jestem zadowolony. Jeżeli będziecie chcieli, już teraz mówię do kamery, jeżeli będziecie chcieli więcej materiałów tego typu, to dajcie mi znać w komentarzu. Możecie również napisać, jak Wam ten test poszedł, czy jakieś inne testy z tej strony, jakie wyniki osiągnęliście. Będziemy sobie to wszystko porównywać. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia.